Stack wipe, stack wipe. Mały Witam stack. wszystkich imperialistów w naszej pięknej, bogatej Polsce. Roku pańskiego 1602. Trochę czasu za nami, a teraz mamy wojnę z Nowogrodem i w sumie stwierdziłem, że bardzo zraszujemy podbój całych tutaj kresów wschodnich, naszych kresów wschodnich, żeby nie było, od tych nacji ortodoks. Bo mało ich jest, więc przestanę się przejmować tutaj koalicją jakąś większą, a następnie może będziemy coś tutaj zjadali. O, popatrzcie, tu koalicja też coraz mniejsza, już tylko dwa kraje mnie nienawidzą tak naprawdę. W sumie to tak zapomniałem, że przecież mamy improve relation jako husyci, które możemy brać za każdym razem, że no przecież wojnę już prowadzę, ale pacyfistą mogę być. W sumie paradoks, czemu tego nie zablokujesz na okres prowadzenia wojen? Przecież to jest tak OP mechanika, że wypowiadasz wojnę i to cofasz, i nadajesz z powrotem, i tak w kółko. Jej, flagship kolejny do kolekcji. Znaczy pierwszy w sumie. Kiedy ja zbudowałem swojego flagshipa? Wreszcie nadrobiłem technologię administracyjną, no a za chwilę będziemy mieli administrative efficiency zwiększone o 5% i w sumie na ten nasz front zachodni. Co za kozak mi się narodził! A wy tutaj Lukas, jeżeli lubicie to co robię, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich materiałach na bieżąco, żeby zostawić dzwoneczek na wszystko. W ogóle z kim ja tutaj toczę wojnę jeszcze? To lecimy! I już wszystko pod okupacją, a Nowogród robi to, co boty robią cały czas, czyli gdzieś uciekają. Więcej budynków do gaweringu. Jedyne, co mnie tutaj cieszy, że całkiem niezły mamy już progres w odbieraniu przywilejów naszym stanom. W zasadzie został mi tylko jeden poważny przywilej do odebrania, więc będziemy mieli naprawdę sporo absolutyzmu. Carpet Siege, czas zacząć! Po prostu uwielbiam to. Ale Global Trade wciąż się nie narodził. Już 1603. No, za dużo tego od nich nie wezmę, no ale zawsze to coś. No, w sumie to nawet bez pieniędzy. A ja jak zwykle przesadziłem. Nowogród to miał w cholerę tutaj. Zobaczcie, jak przekazałem to praktycznie. Nic nie mam do korowania. No ale nieważne, to jest tylko po to, żeby tutaj dalej podbijać. Jak mówiłem, będę bardzo teraz raszował nasze podwoje. Już nie jesteśmy pacyfistami. Czernichów atakujemy. Czy jakkolwiek się to wymawiało. No wreszcie, ile można było czekać? Local Trade Power do końca gry. 10%. To jest tak mocne. O! W sumie muszę zobaczyć, co dają inne instytucje. O, Szwedzi gwarantują im niepodległość. Któż by się spodziewał? A stolica Szwedów jest tak daleko od naszych terytoriów. No to wyślimy same nasze galery na polowanie na flotę przeciwnika. Ciężkie okręty ulepszmy oraz młot bolujmy. Stanisław, masz naprawdę beznadziejnego następcę. Poprawiajmy relacje, im później zauważą. Oj, mam z nimi wojnę. To z nimi nie poprawiajmy relacji. Ale im później zauważą, że no, jesteśmy dla nich zagrożeniem, tym lepiej dla nas. O, kolejny uniwersytet, wyjebiście. Za 116 miesięcy mój dochód będzie mniejszy o 1/3. Nadal powinniśmy zarabiać 100 golda na czysto. W sumie to walić Bułgarię i jej imperium. No, stworzymy tutaj własne imperium bizantyjskie. Myślę, że taki wasal Markia do końca gry może nam się w tym regionie bardzo przydać. Jaki fajny event! Ja go chcę? No, to wygląda całkiem nieźle. Będziemy mieli dostęp do jeszcze większej ilości krajów. O ile przetrwam tą overextensję. Bez humanistycznych to praktyczne zabójstwo. Uiii, bunty, bunciki, więcej buntów. No to się zaczyna. Tutaj trochę specjalnie wam chciałem pokazać, ile tych buntów będzie i jak dużo ich jest do ciśnięcia. To wszystko przez brak właśnie humanistycznych oraz ofensywnych. Gdybym grał z nimi od samego początku, no to tych buntów byśmy w tym momencie już praktycznie nie mieli i jest to o wiele stabilniejsze rozwiązanie niż granie pod ideę religijną, mimo iż mamy na przykład wysoką tolerancję. Tutaj jeszcze overextensja też robi swoje. No praktycznie bunt za buntem, ja muszę po prostu biegać, tylko mi się zmniejsza ta moja liczba manpowera. O, czyżby już? Nie tak dużo tego. Czas na kolejną wojnę z Mołdawią. Och, Boże, nie to wyłączyłem. Serio? Teraz? I po Mołdawii my się bierzemy natomiast teraz za Bułgarów. Ich wielkie, no niby imperium. Jaki fajny, 3 w Siege'u. Lecimy. Tak, jesteśmy bardzo pacyfistycznym narodem. Gdzie to było? O, tutaj. Wojna z Bułgarami przebiega dość spokojnie. Ja wysłałem większość armii na okupację ich fortów. 3 armie mi to robiły, a czwartą i piątą biegałem pomiędzy fortami na terytorium Węgrzech, gdzie po prostu cisnąłem ich z karą minus 2 albo nawet czasem minus 3, gdzie wojska bułgarskie wyłapywały stack wipe'y. W międzyczasie od Szwedów zdobyłem tutaj dalsze prowincje, żeby mieć przejście do mnie już.
Od Bułgarów jestem zmuszony zabrać mniej niż chciałem, bo dziwnym trafem nabijam dość sporo agresywnej ekspansji w tym regionie. No ale tak czy jak nie zamierzam się tym za bardzo przejmować, ale będzie to upierdliwe dla nas po prostu. Dlatego na początku tutaj robimy takie malutkie to Bizancjum. O, jemu i tak damy urosnąć z czasem oczywiście. No bo podbite tereny to oczywiście nowe sądy, które trzeba tutaj wszędzie stawiać. Wszędzie one muszą być niestety. No, to w międzyczasie, bo się nudzę, wypowiadam szybką wojenkę z Tyrii o hajsy, no i ich sojusznikom. Niedzielne szkoły. Możemy też już budować uniwersytety. Swoją drogą, fajną mechaniką tutaj i nawet dość sensowną jest to, że uniwersytety możemy stawiać tylko w 20-dewowych prowincjach. Czyli zobaczcie, że nie mamy ich za dużo, tak naprawdę. I chyba nie dają mi slota na budynek. Nie, no dają. Czemu nie mogę w Gdańsku? O, mogę. Fajnie. No i znowu załączamy pacyfizm, bo teraz troszeczkę dłużej będziemy w tych wojnach naszych. Trochę się ich nam tu zebrało. I niestety nastała era absolutyzmu. Nie tak źle. Jakieś 24 golda tylko straciłem. Jak miło. I możemy mieć 69 absolutyzmu. Całkiem nieźle. No to teraz trzeba tylko odpalić jak zwykle Cold Encounter Disaster, żeby nam nabiło go jak najwięcej. I coś jeszcze chciałem zmienić, chyba w Gaveringu, ale chyba nie potrzebuję tych 5 punktów, no, nie będę tego potrzebował. A mogliby dać po prostu pieniądze i bym ich nawet nie łoił dalej. Dajcie hajsy i wyjdźcie mi z tej wojny. Jak widzicie, mam sporo jeszcze manpowera i moje armie naprawdę nieźle miażdżą w tym momencie. 630 golda raz? No, całkiem szybko nam spada ta agresywna ekspansja. To jeszcze bez dyplomatycznych, humanistycznych. Ciekawe, czy jakbym te miał, to bym doszedł tutaj nawet do 6 punktów na rok. Myślałem, że więcej tutaj podbiję, no ale ślaczek ustanowiony, więc tu będziemy zaraz kolejne wojny wypowiadali. Styria też płaci haracz swój. Ha! Tchórze! Wychodzą z koalicji. No nic, kiedyś sobie o was i tak przypomnę. W tej erze absolutyzmu to tak, Frankia dostaje fire damage plus 20% OP. Korupcja w Dutch. Nie ma Dutch, więc nikt tego nie dostanie. Norwegia dostaje do kolonii, a Manchu staje banery. Ale nie wiem, o co w tym chodzi. Chyba trzeba zagrać na tej modyfikacji Manchu. Autonomia leci w dół. Absolutyzm troszeczkę w górę. A już tutaj nasz progres wygląda całkiem nieźle. Sporo nawracamy, nawet dość szybko. Chociaż zostawiam mnie, gdzie ja mogę dorwać dodatkowych misjonarzy dla husytów? Możecie mi dać znać w sumie, bo nie jestem pewien, czy nie musiałem Konstantynopola ja posiadać. Teraz tak się zastanawiam. Bo przy 3 misjonarzach to ciężko będzie zrobić nawrócenie świata. No to czas czyścić herezję naszych sąsiadów. Och, masakra. Nara, no i znowu mogę stać się bardzo pacynkowym, pacyfistycznym narodem. Ta mechanika jest za OP. I znowu nasz pacyfistyczny kraj walczy z całym wschodem. No, prawie. Bo z tymi jeszcze trusa mamy. Tutaj wszystkie terytoria, tak czy siak, dodajemy do state'ów. Bo dotąd, gdzie jest Eastern Europe, wszystko może być tak naprawdę nasze. Albo naszych wasali. Dopiero tutaj, wszędzie, na tych innych możemy tworzyć kompanie handlowe. Andaluzja nam się wpiernicza. I Dulkadir. O kurde, jak to urosło. Ale wyboru nie mam, no to lecimy. Pacyfizm? Wiecie, że nie mam żadnych możliwych rywali? W pierwszej kolejności wbijam się na fortece Great Ordy, a następnie wyrzucam sojuszników Nogai oraz Dulkadir z tej wojny. Oczywiście biorąc za nich dość spore liczby hajsu, żeby nie było. Problematyczna jest ta Andaluzja, do której wysłałem 2 armie, żeby tam doszły, tylko że co chwilę, nie wiem, przechodzą przez terytoria Hre, mam cofnięte przejście i raz już musiałem wracać na czarnej fladze. No i wreszcie pierwsze mamy, to tutaj albo zawsze Harsh Treatment, albo Roczny Absolutyzm. Tutaj sobie to wezmę, żeby mi się tam podbijał bardzo powoli. Carpet Siege! Boże, ja to uwielbiam robić. Nawet nie wiecie, ile to radości daje, że znów mogę to robić. W sumie to zawsze mnie ciekawiło, czy boty płacą punktami dyplomatycznymi za przejście, jeżeli to przewyższa ich relacje? Stack Wipe! Stack Wipe! Mały Stack Wipe! No i zadłużamy Andaluzję. No to czas dokończyć Wladimir. Co to za event? Naprawdę? Nie mogę zjeść wszystkiego? Co za... No okej, ale myślę, że wreszcie nadszedł ten moment, w którym możemy kliknąć na spokojnie utworzenie Międzymorza. I to jest trochę takie mylące, bo okej, pisze Gain New Tradition and Ambition, but... dostaniecie polskie tak naprawdę, więc wszystko jedno, czy to wezmę, czy nie, zawsze będziemy mieli polskie idee. Tak, i tracimy, żeby teraz to dostać od nowa.
ale mamy fajną flagę. Intermarinium. Coś dostaliśmy dalej. Uhuhuhu. O kurde, tutaj dostanę kolonistę. Provincial War Score Cost. Podbój Krymu. Ale Power Cost zmniejszony. Zabezpieczenie Bałtyku. I dostajemy na koniec jakiegoś generała dzika. No to takie mech to jest w sumie. No to teraz musimy doprowadzić do Court and Counter Disastera, żeby dostać dodatkowy absolutyzm, bo możemy go mieć obecnie tylko 70. Jeszcze tak sprawdzam, że nie, tutaj nic nam nowego nie doszło. A szkoda, ale już pierwszy zalążek ładnego napisu jest.